Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was tradycyjnie bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś czeka nas kolejny odcinek z openingu kart Pokémon TCG. Dzisiejszy odcinek będzie dość nietypowy, ponieważ w moje ręce wpadł ostatnio wydany produkt o nazwie My First Battle i moi drodzy, to jest taki zestawik, który uczy grać w Pokémon TCG. Jest to taki zestaw dla początkujących, my go sobie rozpieczętujemy, pokażę wam jego zawartość, możliwe, że zaprezentuję wam taką przykładową grę, jak ona mogłaby wyglądać, a ten odcinek nie jest przypadkowy i nie jest nagrywany bez powodu. Jest to związane z faktem, że dnia 2 grudnia będzie się można ze mną spotkać w Warszawie na evencie Wawa Gra Planszówki na PGE Narodowym, bo tam będę wraz ze sklepem zgrani.pl od godziny 9 do godziny 19. Tam będziemy się również uczyć grania w takie uproszczone gry. Możliwe, że będzie zorganizowany turniej dla profesjonalnych graczy. Będzie też można nabyć produkty oryginalne Pokémon TCG, więc jeśli macie ochotę, nie macie planów, to serdecznie was zapraszam, będę tam dla was wraz ze sklepem zgrani.pl. Pragnę również zaznaczyć, że na tym evencie będzie na nas czekało bardzo dużo atrakcji, ponieważ według organizatorów na ich oficjalnej stronie, link do tej strony macie w opisie tego materiału, będziemy mogli doświadczyć turniejów i konkursów, spotkań z twórcami gier, będziemy mieli również strefę gier karcianych Pokémon Dragon Ball, Magic the Gathering, będzie również strefa rodzinna, strefa prelekcji, strefa wystawców, strefa gier bitewnych Warhammer, Gra o Tron, He-Man, a także strefa malowania, gdzie otrzymacie figurki i wszystko co potrzebne, by zacząć malować figurki lub rozwijać swój talent. Więc myślę, że naprawdę jeśli nie macie nic w planach, to jest to fajne, rodzinne spotkanie, event, na którym warto chyba być, więc ja was serdecznie zapraszam. A jeśli już mówimy o sklepie zgrani.pl, to pragnę zaznaczyć, że ja swoje produkty kupuję właśnie u nich. Jeśli wy poszukujecie czegoś dla siebie, to koniecznie zajrzyjcie na ich stronę, mają oni naprawdę bogatą ofertę. Link do ich sklepu macie w opisie tego materiału. Myślę zatem, drodzy widzowie, że nie mamy co przedłużać i zabierzemy się za rozpieczętowanie tego boksa. Ja postaram się to zrobić najbardziej w delikatny sposób, jak tylko potrafię. Nie będziemy tutaj przyspieszać. Hop. Zdejmiemy sobie folikę zabezpieczającą i rozpieczętujemy tego boksa. Ja opiszę wam jego zawartość. O, w ogóle to tutaj mamy napisane, co jest zawartością tego boksa. Może to sobie najpierw przeczytamy. Mamy tutaj dwa mini deki. A, właśnie, chciałem wam powiedzieć, że ten zestaw wychodzi w ogóle w dwóch wariantach, bo tutaj mamy Squirtla i Charmandera, a jest jeszcze drugi, może wstawię wam teraz fotkę, w którym jest Pikachu z Bulbazaurem, więc tutaj będziemy mieli sety ogniste i wodne, w drugim jest elektryczny i roślinny. I mamy dwie playmaty, jedną książeczkę, pewnie tłumaczącą zasady, jeden coin, damage countery, a także 6 tokenów nagród. No dobra, rozpieczętujmy to sobie, zobaczmy jak to wygląda. Ja wszystko chcę wam tutaj zaprezentować, tym razem chyba nie będzie kodzików do rozdawania. Okej, mamy tutaj jedną taką... jakby pudełeczko, nie wiem co tutaj jest, może deki, zaraz sprawdzimy. Mamy jedną matę, tu jest druga mata. Mamy damage countery. Mamy również, to są chyba te nagrody, znaczy tokeny nagród. I mamy książeczkę i jest jeszcze tutaj jedna moneta. Jaka super, czaderska, ze Squirtlem i Charmanderem. Troszeczkę słabo, że to tak lata sobie luzem, więc może ulec uszkodzeniu. Więc dla kolekcjonerów to zawsze jest mankament, jeśli produkty latają luzem po pudełeczkach, ale trudno. Okej, to my sobie na razie odłożymy. Albo nie, zobaczmy najpierw książeczkę, jak to się prezentuje. Mamy tutaj pełną... O, proszę. Mamy nawet po polsku, jak ja w szoku jestem, zobaczcie. Pełen opis po polsku, ja myślałem, że to będzie po angielsku, no jest to super ułatwienie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z Pokémon TCG. Ja tu się spodziewałem opisów po angielsku, ja sobie to wszystko potem poczytam, nie będę teraz tego analizował. Tutaj mamy te właśnie tokeny, można to tak nazwać, nagród, damage countery i tutaj mamy te maty. Dobra, to zanim zabierzemy się za karty, ja chciałbym zobaczyć jedną taką matę. Staramy się to zrobić w bardzo delikatny sposób. O, zobaczcie, i to jest od razu mata dla Charmandera. Tutaj już mamy angielski opis. Tutaj jest dość ułatwione, bo nawet chyba mamy taki skrót tego, co należy robić. Tutaj mamy miejsce do odbierania nagród.
mamy miejsce aktywnego spotu, czyli Pokemona, którym będziemy grali, mamy miejsce na energię, a także mamy standardowy bench, chociaż w sumie to nie jest standardowy, ponieważ mamy trzy miejsca na Pokemony, które siedzą na ławce rezerwowej i mamy również spot na karty odrzucone. Więc tak się prezentuje mata. Podejrzewam, że dla Squirtla jest taka sama, tylko z inną grafiką, a prezentuje się ona właśnie w taki oto sposób. Jest Squirtle, o tak, a dokładnie jest wszystko to samo, tylko oczywiście tutaj mamy zaznaczone, że jest to energia wodna tutaj, którą umieszczamy. Okej, to jeszcze sprawdźmy sobie, jak prezentują się karty. Z tego, co widziałem, to one też są troszeczkę inne. Ja tak bardzo delikatnie staram się to robić, żeby nic nie uszkodzić. Hop. I mamy gotowe deki. Czy karty są... O, karty po prostu wypadają. Ale mamy to w zakładkach. Dobra, więc wyjmiemy sobie taki jeden dek i obejrzymy sobie te karty. No i na start mamy tego prześlicznego Charmandera. Jak widzicie, obramówki tych kart różnią się troszeczkę od tych oryginalnych. Tu są niebieskie. Jest to set bardzo pomniejszony, ponieważ w każdym takim deku znajduje się tylko i wyłącznie 17 kart, z tego co pamiętam. I mamy tutaj Charmandera, mamy energię, mamy kolejnego Charmandera, Charmeliona. Ciekawe, czy Charizard będzie w tym zestawie. Mamy Vulpixa. Dwa Vulpixy nawet, okej. Okay. Mamy Ninetalesa, ciekawe, Growlite'a, jakaś liczna grafika, mega fajne. Mamy również Arcanine'a, opisy kart są oczywiście standardowo po angielsku. Mamy również Magmara, mamy Potion do leczenia Pokemonów, mamy Switcha, który pozwala nam na zamienianie Pokemona aktywnego na ławce. Mamy również energię. I energię. Dobra, to jest set, jeśli chodzi o tutaj ogień, więc ja sobie odłożę, ja zaraz sobie zafoliuję te karty. Hop. I tutaj mamy drugi secik Pokemonów wodnych. Poczekajcie, bo staram się to zrobić bardzo delikatnie. Tutaj mamy hop. Wysuwamy tą kartę, ona się tak troszeczkę zagnieździła. O, pyk. Wyciągamy. Odłożę sobie pudełeczko na bok. I mamy tutaj tego fantastycznego Squirtla. Mamy energię wodną. Nie wiem, dlaczego te mają szare obramówki, a te niebieskie, ale to wraz z przeczytaniem instrukcji zaraz się wszystkiego dowiem. I mamy kolejnego Squirtla, Wartortla, dwa Wartortle, czyli tak jak w przypadku Charmeliona. Mamy Poliwaga w ilości dwóch sztuk, Poliwhirla, mamy karpia, super, taki troszeczkę plastusiowy, mamy dwa karpie, Gallardosa, który wyłania się tutaj z fali, ale jaki on ma damage kosmiczny, ale potrzebuje czterech energii aż, no dobra, mamy Laprasa, jednego z moich ulubionych Pokemonów wodnych pierwszej generacji, mamy również Potion, podejrzewam, że karty trenerów będą takie same dla każdego setu, i mamy zapewne cztery energie wodne. No dobrze, moi drodzy, więc ja idę teraz zapoznać się z instrukcją i zaprezentuję wam taką uproszczoną rozgrywkę. Oczywiście tego wszystkiego będziemy się również uczyć na evencie WAWA Gra na Stadionie Narodowym, ale tutaj chciałem wam zrobić takie lekkie wprowadzenie. Ja tutaj zaraz rozłożę maty, przygotuję kamerę i wszystko wam zaprezentuję. Stwierdziłem, drodzy widzowie, że zaprezentuję wam początek takiej rozgrywki i wskażę różnicę pomiędzy oficjalną karcianką Pokémon TCG, ponieważ ta jest naprawdę dość mocno uproszczona. Zapoznałem się z instrukcją, więc w tym celu wyłączyłem tutaj kamerę, którą standardowo zawsze macie, tak żeby zaprezentować to biureczko i tę leżącą matę. I moi drodzy, na początek każdej rozgrywki, naprzeciwko nas, ja wybrałem sobie Charmandera na początek, po drugiej stronie jest przeciwnik ze Squirtlem, Bulbasaurem lub Pikachu i każdą grę rozpoczynamy od tego, że na karcie energii umieszczamy jedną kartę energii i jednego startowego Charmandera. I tak, moi drodzy, ten Charmander ma srebrne obramówki, a ten niebieskie, ponieważ my już zaczynamy rozgrywkę ze swoim Pokémonem starterem. Następnym krokiem w naszej rozgrywce jest wzięcie wszystkich pozostałych kart i porządne potasowanie ich. Tak, będziemy zaraz ich używać. I jak już to zrobimy, umieszczamy je na miejscu deku, czyli zasłaniamy tego fantastycznego Charmandera. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Następnie chwytamy za monetę i załóżmy, że to jest orzeł, a to jest reszka.
i wykonujemy rzut monetą. W zależności od tego, co kto obstawi i jak wypadnie, będzie to determinowało, kto rozpoczyna rozgrywkę jako pierwszy. Następnym krokiem jest wyjęcie naszych tokenów nagród. Ja oczywiście nie będę tego robił, ponieważ chcę zachować ten produkt w takim stanie, jakim jest. I umieszczamy je tutaj na właśnie w tych odpowiednich spotach. Możemy się również przygotować i wyjąć nasze znaczniki obrażeń. I moi drodzy, kiedy już jesteśmy gotowi, wiemy kto zaczyna, mamy przygotowane nasze karty startowe z niebieską obramówką, losujemy 3 karty do naszej dłoni. Robi to każdy z graczy. Teraz jak to wygląda? W oficjalnym Pokémon TCG jest to 7 kart, tutaj mamy 3. No i mamy 2 energie plus 1 Vulpixa. I co możemy teraz zrobić? Możemy od razu umieścić kolejną kartę energii na naszym spocie i z kart z ręki włożyć na ławkę rezerwową naszego Vulpixa. I teraz co się dzieje, moi drodzy? Teraz w przeciwieństwie do oficjalnej karcianki Pokémon, ta karta energii jest w naszym ręku, ponieważ tylko jedną kartę energii możemy dołożyć naraz w jednej naszej turze, możemy wykonać atak. I tak jak widać, nasz Charmander ma dwie możliwości ataku, mamy Search i Ember. Ember zadaje 30 obrażeń, więc wykonujemy atak. Tak, tutaj w przeciwieństwie do oficjalnej karcianki Pokémon możemy od razu wykonać atak w pierwszej turze. Możemy również ewoluować Pokémona i tak rozpoczyna się nasza przygoda, ponieważ walimy za 30, podejrzewam tutaj Squirtla, Bulbazaura lub Pikachu i potem ruch przechodzi na stronę przeciwnika. Żeby pokazać co dzieje się dalej, przyjmijmy, że Squirt wykonał już swoją turę ataku, więc ja dobieram kartę. Oj, zobaczcie, przypadkiem trafił się Charmeleon, więc co mogę zrobić w mojej turze? Ponieważ nie mogę wystawić tego Charmeleona na bench, ponieważ jest to forma ewolucyjna, on potrzebuje Charmandera. Mogę zewoluować mojego Charmandera w Charmeleona, dołożyć jedną energię i teraz widzimy, że nasz Pokémon bije już za 3 energie Flamethrowerem za 60 obrażeń i tak trwa to bez końca, aż do wybicia wszystkich Pokémonów naszego przeciwnika, bądź utraty wszystkich Pokémonów, które mamy w aktywnym benchu, bądź na aktywnym naszym spocie do gry. I to by było chyba na tyle, drodzy widzowie. Jeśli chodzi o moje opinie, to zestaw My First Battle uważam za bardzo fajny dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z Pokémon TCG. Polska instrukcja, rzadko spotykane zjawisko, w bardzo łatwy sposób może przybliżyć Was do tych pełnych zasad obowiązujących w Pokémon TCG. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Ja z tego miejsca również chciałbym podziękować sklepowi Zgrani.pl, u których kupuję swoje produkty. Nie zapomnijcie odwiedzić ich strony. Nie zapomnijcie też o evencie PGE Narodowy Wawa Gra. 2 grudnia będę tam od 9 do 19. Jeśli ktoś chce się ze mną spotkać, jeśli szukacie produktów dla siebie, myślę, że będzie to fajne, rodzinne miejsce, gdzie będzie można super spędzić weekend. Mam nadzieję, że z częścią z Was będę mógł się spotkać. A tymczasem żegnam się z Wami z tego miejsca standardowo, życząc Wam miłego dnia, bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w następnych odcinkach, które już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Yo!